Siema. Późno, kurr. Cześć nawet. Tak, jo. Fajne. Kurwa, nic z tym nie zrobię. Nawet tym poniżej 11 nie zajdę. Ale ładnie wygląda. Dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Krótki wstęp, najkrótszy ever. Zapraszam na odcinek. Dobra, ludzie. Przejechałem tym motocyklem. O, tyle jest z Warszawy tutaj. 250 kilometrów. Powiem Wam, że jest masakra. Na chwilę obecną wychodzę z założenia, że nic z tym motocyklem nie ugram dzisiaj. Po prostu dlatego, że popieprzony sprzęt jest i się po prostu nim nie da jechać. On nie potrafi utrzymać koła przy ziemi. Po prostu nie działa w ten sposób. A z tego, co ja się już dowiedziałem, to ja sobie najpierw pojadę na Power 3, TCS na 3 i o, o niech będzie, że tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo powiem Wam, że próbowałem sobie nim przyspieszyć jak normalny ludź i to się pod żadnym względem nie udawało. Po prostu koło nie siedzi na ziemi. Na jedynce to w ogóle zapomnijcie. Dwójka, trójka cały czas wrywa koło. Popieprzony sprzęcior. I zrobię sobie dzisiaj trzy przejazdy. Na power 3, 2, 1. Ale za każdym razem na najwyższym stopniu trakcji. To jest właśnie efekt najniższej mocy na silniku, najwyższej trakcji. Tak to wygląda. Do tego doszły mnie niedobre słuchy, że coś tu jest słabo, jeśli chodzi o jakość tego toru i ponoć łatwo się łapie szimę. No niby amorek mam, jeszcze się upewnię, ale no słabo to widzę ogólnie rzecz ujmując. Dobra, amorek jest. Siema. Kurwa, za to ma zalej kamiczki. Ostre. Ucinają ręce. Jak tam? Słyszałem, że mota kierą. Tak, trochę. A czy wiesz, już niska na wierzchu. Ale ja mam, że tak sobie skręciłem teraz, że kurwa nie mogę skręcić. Ale co, aż tak daje? Aż tak daje mocno? Ale chyba prawie sobie gorsze dla Bega, bo mi się wydaje. Do Ustry mamy jeździć, to ja nie wiem, czy jeszcze dwa razy raz, tam damy radę. Ale jechałeś jeszcze nie. Raz polecimy? No raz polecimy. A nas nie puszczają motocykli z powrotem od razu? Nie, właśnie. To jednak się trochę grupujemy, wiesz, że stajemy w kupie i parę motocykli pojedzie. Czekamy na końcu i wracamy w prawą stroną. Kuźwa, masakra. To się tak ciągnie strasznie dzisiaj. To zajebiście, to ja nic nie zrobię dzisiaj. Na dobrą sprawę ja się z tobą będę, znaczy z tobą to i tak się nie mam co bić. No pierwszy w generalce to nie ma szans. A ja nie wiem, jak to tam. No masz 28,5 punkta, ja mam 20 chyba 2. I wychodzi na to, że czy zrobisz trzecie, drugie, czy pierwsze, to jesteś pierwszy w generalce. Nie no, zostać. Ale mi motor mi nie jedzie. Mówisz? Teraz ten mi jedzie, ale nie utrzymuje się na ziemi w ogóle. Na jednym kole. Radę zrobił pół dystansu na jednym kole. Pojebane, kurde. Na jednym był taki jeden, który oderwał obydwa koła od ziemi. W czasie jazdy kręcił gaz i puścił. A, że podskoczył. Podniosło się przednie koło do góry. Jak puścił gaz, to tylne się oderwało od ziemi i przez chwilę leciał w powietrzu. Gdzie tak było? W Śniotowie chyba. W ogóle popatrzcie sobie na sprzęciory. To jest zajebisty patent. Na swoim będę musiał tak zrobić. Tutaj mój rywal? Owszem. No. To jest wariat. Co tu się dzieje w ogóle? Masakra. O, proszę, też moja klasa. No luz. I patent na szybkie ściągnięcie zawieszenia do ziemi.
czyli zglebienie motocykla. Bardzo często spotykane pasy transportowe i ściągasz sobie amorek. Co ty? Ja dopiero przyjechałem. Ale w Warszawie? No. Też, o której, o 16 byłem tutaj, spinałem. Wychodź, ja siedziałem, czekałem, aż kurde przestanie padać, w końcu mnie dobra, pieprze jadę. Ja pierdolnąłem deszcz. Ale kuźwa, no. Nie zlata ja mam. Wrzucę mu chyba drugą mapę, ale nic z tego nie wyjdzie. Wsiadaj sobie jak chcesz. No tak. A wcześniej na MT9. Za każdym razem czymś innym. Wiesz, do siedzenia jest wygodne, no na trasę jest też spoko. Ale powiem ci, że jak już sobie siądziesz normalnie, to nie masz takiego kurwa, wiesz, tylko bardziej sportowo już jesteś na nim. A on się sam skręca. No ma ten. A, no ten. On czy przyspieszasz, czy ten, czy skręcasz, czy co robisz, to on ci się inaczej nastawia. No on taki kuźwa pojebany sprzęcior. Raz z nim wystartowałem, jak jechałem spod świateł, odkręciłem mu łychę na trzecim odcięciu, kuźwa, jedyna, trzy hopy, dwuja, dwa hopy, truja, hop. Mówię, kuźwa, to jest... Jak z 2 na 3 zmieniam, takie pum, robi, nie? No. Ale wiesz, mój jest lekki. Nie wiem, ile ten waży, ale tamten na słupo... Ten to jakieś 220. No to myślę, że jestem jakiś 6 kg lżejszy. Na samym motocyklu. Jakby nie było, to wiesz, masa wrogiem przyspieszenia, nie? No tak, oczywiście. Kuźwa, dobrze by było, żebyśmy ze 2 razy przejechali, to ja bym coś może zrobił więcej, a tak to... Kurde, kiedyś myślałem o takim najkazie, ale kurwa, no nie mówię. Nie, powiem ci, że tak, to wygodnie się, fajnie jeździ się tym. Ale... Ja to już bardziej w supermoto. H2 za mną chodzi. Taki miś motocykl, którym nie muszę jechać na tor, na to, że on nie będzie cudowny, ale jest szybki. No to co wiesz, jak mam chwilę czasu, to zjadę się zrelaksować i jeszcze szybko pojeździć. A nie, że mam ślipierę, którą nie warto wyciągać na drogę, tylko muszę na to. Ale ten, on by się nadał do tego, bo on ma procedurę fajną startową z tego, tak? Co słyszałem. No. Jeszcze jak go rozblokujesz, pocisk. Podobno czy Japońcy, jak zmienili mu przełożenie na zwykłej H2 rozblokowanej, 3,5 paki. Tak? No. To jest bardzo szybko. Powiem ci, że ja miałem brać tego nowego, tą dziesiątkę nową. No. Miałem mieć. Ale jakoś tam nie wyszło i tam też się zastanawiam, jak kuźwa z tą procedurą startową jest, nie? No ja wiem, bo to masz ten launch control cały załadowany od razu i tak dalej, elektronikę, która się nie przewróci chyba na plecy. Tak, tak, jest tak, tak. I w tym momencie chciałbym to sprawdzić na ćwiarę, bo to by było... Do końca wtedy chyba, nie? Po prostu. I on podniesie ci 10 stopni i koniec. I gleba. I tak będzie, nie, i tak będzie jechał. Znaczy, zastanawiam się właśnie, jak to działa, nie? Bo na przykład w Hondzie... Wiesz, jak działa, nie? Jeszcze raz. GP. Oni na jedynce też nie przelecą przez plecy. No tak, no nie. I on podniesie, to widziałeś na starcie, często on podnosi tam tyle. No. I kuj, on ma tak. On jedzie na jedynce, idzie do końca. Ten o tyle jest pojebany, że on ci odcina, ty opadasz, odblokowuje cię, odbijasz się od zawiasu i podchodzisz drugi raz. A w CBR-ce, w tym Fireblade'zie, na 5 stopniu z 9, myślałem, że też będzie taka kontrola, że wiesz, podniesiesz i tyle. Co ty człowieku, piona mi zajebało. Wie, ja pierdolę. Może coś wystartuje dzisiaj jeszcze. Może. Na tym wariacie. Może. Aeroklub Pomorski. Generała pilota Stanisława Skalskiego. Tak mi się właśnie wydawało, że to jest pomorski, ale jakoś tak średnio mi to pasowało. No ale never mind. Ale zobaczmy, czy na tej dwójce jestem w stanie cośkolwiek pojechać. Tak średnio, rzekłbym. Tak średnio. To trzeba będzie bardzo mocno grać gazem. W sensie bardzo mocno gazem kontrolować to, co dzieje się z motocyklem, bo ta trakcja to tylko i wyłącznie opuszcza mi koło, ale w tym momencie, jeżeli się za wysoko poderwie, jak dam za dużo gazu, to katapultuje mnie na zawieszeniu. Zawieszenie mnie podbija i lecę znowu w górę. Dobra, trzecia trakcja, power na 2, mołda. Może coś z tego będzie. A może nie, kto wie, bez przesady z temperaturą. Pytacie się, o co chodzi z tą temperaturą, o to chodzi, że jak dostajecie ciepłego powietrza, to jest takie zamulenie na dole. Dlatego właśnie się schładza często
chłodnicę jeszcze dodatkowo wodą polewa. Zwłaszcza w uturbionych sprzęciorach, żeby jeszcze obniżyć temperaturę tego utłoczonego powietrza. Relatywnie długi rolgas. Reakcje niezłe. A właśnie. Czas reakcji w jazdach eliminacyjnych jest nieważny. Liczy się tylko czas przejazdu. Ten pocket bike chyba nie jest przystosowany do takiej masy. O, no tak, zapomniałem sobie szybki przemyć. To też zajebiście. Komu to ukradłeś? A, nieważne! Chyba nawet nie tak źle! Ale widzieliście, co się działo? Umca, umca, umca. Nic, tylko podbijanie koła. Ładne caco. Ładne caco. Same fajne, ładne cacka. Proszę bardzo, koleżanki ze zdjęć, z live'a. No name i Gosia. No, chłopaki koszą pozytywnie. No, może przejdziemy jeszcze jeden raz. O, kamieni kupa. Aha, bo jestem na trzeciej trakcji, no tak. To na pewno coś bym zrobił. Teraz jak się powoli tak przejechałem po tym, to faktycznie czuję, że ta nawierzchnia to jest taka se, powiedziałbym. No, może polecimy drugi raz. Słońce ma się ku zachodowi, standardowo. Aha, dzięki. No, to powiem wam tak. Dzisiaj, w związku z tym, że wszędzie pada deszcz, tylko tutaj nie. Warszawa tonęła pod... No, może nie tonęła, bywało gorzej, ale padało. Zresztą jak wbijacie do mnie na Instagrama i śledzicie moje Instastory, to tam widzieliście nagranie, jak to wyglądało, a w zasadzie zdjęcie chyba. I czekałem tak długo, jak się dało, żeby no nie jechać w deszczu. Pojechałem po prostu w deszczu odebrać ten motocykl, pojechałem od razu do domu, więc już nawet nie nagrywałem jakichś tam pierwszych wrażeń z takich normalnego odcinka, gdzie tam wam mówię, co tam u mnie słychać. Bo chciałem się znaleźć jak najszybciej w domu, byłem już przemoczony, powiem wam, że dramat troszeczkę. I no z tym, że po prostu cały czas jak mam jakiś motocykl, to pada. Zaczyna mnie to bardzo mocno denerwować. No tak to fajnie się nim jeździ, powariować nim można, powygłupiać się też da, ale kuźwa, startować tutaj, no to widzieliście jakie są efekty. I to jeszcze są nie najmocniejsze mapy. Znaczy mocniejsza? Najmocniejsza chyba była. Co ja tu mam wystarowane w ogóle? O, power 2. Możemy dla draki polecieć na 1C. Trakcja, niech będzie na 2, zobaczymy co z tego wyjdzie i czy nie wybiedronuje. No, także tak jak wam mówiłem, chyba już nic nie ugram dzisiaj tym, 11.6. No przecież to jest dramat, to już MT9 mi było łatwiej wystartować. Bardzo często słyszę od was jakieś głosy typu, że mam zajebisty motocykl, który leci zajebiście i robię chujowe czasy. Polecam wam wsiąść na ten motocykl po raz pierwszy w życiu, zrobić im 200 km, stanąć na starcie i zobaczyć, czy zrobicie lepsze. Tak szczerze powiedziawszy. Gazu! Gazu! Ciekawe, ale to by robiło ćwiartkę. Tak ze 2 dni pewnie. Muszę nim delikatnie ruszyć. I dopiero jak mówię 2, to odkręcić. I to też nie na zasadzie, kurde... To gładko, bo jak zrobisz mu coś takiego, jak zrobicie na tym motocyklu coś takiego, nieważne jakim biegu, pierwszy, drugi, trzeci, to
katapulta. No chyba, że jesteście na wybitnie niskich obrotach, to wtedy nie. No ale chyba nikt nie jeździ na wybitnie niskich obrotach. Także nie polecam. O! Mamy tryb nocny i będę startować z kolegą, z którym się bije w klasie o profity pod tytułem punkty. Ja pierdzielę, katapulta jest popieprzona. To w szoku jestem. No niby trochę lepiej. Wyższy max, ale czy lepiej, to nie wiem. Ale zlazłem sobie teraz na tą wyższą mapę i delikatnie na starcie, ale tak powoli wystartowałem, że Boże. Ale jak nic dychę, to to nie jest. Nie ma opcji. Wydaje mi się, że startowanie na każdych zawodach innym motocyklem to nie jest metoda. A co ty masz za takie iluminacje? A z tyłu też masz? Zajebiste. I to jest to ten sprzężony z kierunkami, czy nie? Jeszcze nie. To ten pierwszy, który nie jest. Ale to go włączasz, tak? Czy sam się ma jakiś detektor? Aha. Spoko. I na ile ci starczy bateria? Głowę, tak całą noc polatasz. Tak? Spoko. Ja to mam trzeci dzień włączonego wieczorem. A tu w ogóle jednostka po przygodach. Nie wiem, czy widzieliście, ale właśnie blacha brał udział w wyścigu i typa na bocznym pasie rzuciło i wjechał w blachę. O, szli! O, że kamieniami dostaje. I to... A. Nie ten guzik, ten guzik. Wow, zrobię trzeci przejazd. Ale jaja. Tego się nie spodziewałem. O, z kajabuzami się już ścigałem. Bez szans. Spoko, przynajmniej będzie fun, przynajmniej będzie zabawa. Aha, i po słupkach. No i po wszystkim. Ale nie koniec live streamu. Na razie. Nie ma live streamu. Nie ma? Co? Nie ma? A nie wiem. Daję ci. A, ja myślałem, że stąd jeszcze przesuwasz sobie. Nie, no co ty człowieku, nie dałoby rady. No, dobra, to jednak słuchajcie, sobie nie pojeździmy. Koniec jazd, koniec wszystkiego. Także standardowo, jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, wbijajcie do mnie na Facebooka, na Instagrama, tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności. A w tym odcinku to było na tyle. Także widzimy się z szyb. Standardowo przy okazji, kolejnej okazji. Narazka.